Dzisiaj jako Konfederacja przedstawiamy swoje stanowisko w sprawie polityki rządu, która jak zwykle nie jest na korzyść obywateli. Rząd z jednej strony kontynuuje politykę PiS-u, to znaczy wynagradza swoje kadry. Minister Domański swoje rządzenie rozpoczął od wypłacania nagród, na które już 4 miliony złotych wydał. Najwyższa nagroda wynosiła wedle doniesień mediów 37 tysięcy złotych. Z drugiej strony polityka tłamszenia możliwości przemieszczania się Polaków, którą przedstawił jako swoją rząd Mateusza Morawieckiego, jest kontynuowana. Zobowiązania powzięte bez żadnej debaty, bez żadnej podstawy prawnej przez rząd Morawieckiego, że w Polsce będzie wykańczana mobilność indywidualna, możliwość posiadania i poruszania się pojazdami, jest kontynuowana przez ten rząd. Zapowiedział to wprost wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Mają wejść w życie tak zwane kamienie milowe, a więc to, czym uzasadniano, że warto się zadłużyć wspólnie z Unią Europejską, bo będziemy spełniać kamienie milowe. Za tymi pięknymi słowami o tych kamieniach milowych, nowa mowa z zakresu zarządzania przeniesiona do polityki, kryją się nowe podatki, nowe opłaty. Konkretnie dwie. Opłata od rejestracji samochodów. Każdy, kto będzie chciał posiadać auto z normalnym silnikiem na paliwa, będzie musiał zapłacić specjalną dodatkową opłatę za sam fakt rejestracji samochodu. Następnie co roku będzie trzeba płacić specjalny podatek od własności. Tak, sama własność samochodu będzie karana dodatkowym nowym podatkiem. Rząd bardzo starannie ukrywa informacje o tym, jak będzie naliczany ten podatek, natomiast podał już informacje, od kiedy to wejdzie. Opłata za rejestrację auta ma wejść od przyszłego roku, opłata za posiadanie auta ma wejść za 2 lata. Przypomnijmy, jak to wygląda w innych państwach unijnych, które już to wprowadziły. Dla przykładu, na przykład w Holandii 650 euro rocznie wynosi średni podatek za posiadanie auta z silnikiem na normalne paliwo. Minister Bolesta nie zatrzymuje się w swoich pomysłach zwalczania motoryzacji, posuwa się dalej. Zapowiedział między innymi, że będzie rozważał specjalny podatek od SUV-ów, bo jak to się wypowiedział, właściciele aut muszą wziąć odpowiedzialność za przestrzeń. Pytanie, czy to samo ma zamiar zastosować do właścicieli elektryków, które w tej chwili zaczynają zajmować naszą przestrzeń ładowarkami, a statystycznie są cięższe niż zwykłe auta na paliwa normalne, ze względu na to, że te akumulatory znacznie więcej ważą. Czekamy na formułę, którą minister zechce przygotować, wzięcia odpowiedzialności za przestrzeń, wzięcia odpowiedzialności za swoje auta i może tą formułę w pierwszej kolejności zastosowałby sam do siebie i swoich urzędników. Zobaczymy, jak się ona sprawdzi. Warto w tym kontekście przypomnieć także, że emisje, tak zwane emisje dwutlenku węgla, które są ideologicznym uzasadnieniem dla tej całej polityki, w przypadku całego polskiego sektora drogowego, pojazdów, to mniej więcej 0,2% emisji całego świata. Czyli gdybyśmy zlikwidowali całkowicie transport drogowy w Polsce, to liczba emisji w skali globalnej zmniejszy się o 0,2%. Cała Unia Europejska ze wszystkimi swoimi przejawami życia i rozwoju cywilizacji przemysłowej to zaledwie 7%. I oczywiście w innych miejscach świata, które kompletnie nie kierują się żadną polityką klimatyczną, rozbudowywane są nowe elektrownie węglowe, a my mamy dociążyć się tak, że nie będzie normalnego Polaka stać na auto w imię tej obsesji, w imię tego obłędu. Oczywiście jako Konfederacja zdecydowanie się na to nie zgadzamy. Jako siła opozycyjna będziemy alarmować Polaków o tym, co zobowiązał się zrobić rząd Morawieckiego, jakie antynarodowe przepisy zdecydował się przyjąć, antywolnościowe przepisy i jak rząd Tuska kontynuuje szkodliwą politykę PiS-u. To wszystko będziemy demaskować, atakować. W tej chwili to są zapowiedzi, ale spodziewamy się wkrótce projektów ustaw, bo minister Bolesta powiedział, że już nad nimi intensywnie pracują. Dość tego obłędu. W państwach najbogatszych unijnych, takich jak Francja, w wyniku tej głupiej, szkodliwej polityki średni wiek aut zaczyna się wydłużać. To znaczy ludzie zamiast jeździć autami nowocześniejszymi, są rzeczy często oszczędniejszymi, zaczynają jeździć autami starszymi, trzymać je dłużej, bo nie stać ich na te nowe elektryki, nie chcą ponosić nowych opłat. My już, jako Unia Europejska, zaczynamy się zmieniać w coś w rodzaju Kuby, gdzie ludzie będą jeździć autami coraz starszymi tylko po to, tylko dlatego, że przestają być dostępne nowsze, nowocześniejsze zamienniki. To jest polityka całkowitego obłędu, a rzecz, do której nikt się jeszcze nie odnosi, to jest pytanie, jak będzie z autami
zarejestrowanymi poza Unią. Na przykład w tej chwili po Polsce jeździ bardzo dużo już aut zarejestrowanych na blachach ukraińskich. No i pytanie, jeżeli Ukraina nie wprowadzi takich wariackich przepisów, jak tutaj rząd PiSu nam się zobowiązał, rząd Platformy i PSL-u i Lewicy chce wprowadzić, to pytanie, czy może będą oni zwolnieni z tych opłat rejestracyjnych i samochodowych i tylko my je będziemy płacić. No czysty absurd. Przecież każdy kierowca koszty transportu już płaci w postaci VAT-u, akcyzy, opłaty paliwowej w paliwach. Jeżeli rząd uważa, że to jest za niskie, niech ma śmiałość powiedzieć to wszystkim prosto w twarz i podnieść jeszcze bardziej ceny paliw. I wtedy będą tu płacić i cudzoziemcy, i Polacy, i wszyscy. Tylko oni nie mają odwagi. To są tchórze, którzy chowają się po prostu za tą klimatyczną nowomową, udają technokratów, a tak naprawdę robią rzeczy, które mają stłamsić możliwość przemieszczania się przez normalnych ludzi i wprost rząd Morawieckiego w tym głupim KPO to przyznał. Tylko nikt nie czyta tych dokumentów rządowych. Tam jest wprost przyznane, że celem przyjętych zobowiązań jest zmniejszanie mobilności indywidualnej Polaków. To jest tam napisane czarno na białym. Zalecam czytać dokumenty rządowe, zanim się poprze jakąś głupią, szkodliwą partię.